są u nas tutaj na terenie szkoły, jest kiermasz charytatywny, także w wolnej chwili zapraszamy tam, można kupić i wesprzeć rodzinę chorego dziecka z naszej szkoły, wesprzeć i kupić jakieś słodkości. A teraz proszę Państwa, życzę Wam udanego rajdu i oby ten deszcz i te chłodko spędzić i żeby nie padało. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Którą stronę jadę? Tam. Tak, tamtą dobra, wiejską. Dobra. Za chwilę oddam głos komandorowi dzisiejszego rajdu, pan Krzysztof Waga, poda wam krótkie informacje. On będzie jechał jako pierwszy w pierwszej grupie. Cała trasa jest oznakowana strzałkami, także nikt nie powinien się po prostu zgubić nam na trasie. Proszę bardzo, Krzysztof. Dzień dobry, witam wszystkich. W związku z remontem ulicy Mokrej nie objeżdżamy tutaj osiedla, tylko od razu wyjeżdżamy w lewo na Wiejską. Do końca do torów, za torami w lewo Bukanowską do Ludwikowskiej. Prawo na Bystre, Krzeczyn, Ligotanowa, Mała, Ligotanowa, Smolna, Ligota Wielka i wracamy tutaj przy GKN-ie do Leśnicy. Rondo przy Biedronce i wzdłuż Chopina i później Wiejską do szkoły numer 8. Dziękuję za krótki instruktaż. Chcę powiedzieć jedno. Po przyjeździe tutaj na metę wszyscy ci, którzy otrzymali te talony, będą pobierać ciepły posiłek. W międzyczasie odbędą się konkurencje sprawnościowe dla młodzieży, dla klas 1, 6 i 7, 8, dla szkół podstawowych o godzinie 12. Kto będzie chciał, przyjedzie policja, będzie znakowanie roweru i po godzinie 12 po znakowaniu roweru będziemy mieli najprzyjemniejszą rzecz dzisiejszego rajdu, czyli losowania nagród. Tam pod tym banerem, gdzie was witamy, mają 3 rowery. Te rowery są do rozdawania dzisiaj. Rower męski, 2 rowery młodzieżowe. Oprócz tego mamy, mogę powiedzieć, dużo nagród indywidualnych, które będą